Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra, 3, rozdział 9, werset. Koniec świata. Wielu naukowców uważa, że początkiem naszego wszechświata był wielki wybuch. Niektórzy z nich doszli do wniosku, że jeśli wszystko tak szybko się zaczęło, niewykluczony jest także szybki koniec wszystkiego. Jednak, żeby o tym wiedzieć, nie potrzebujemy naukowych obliczeń, gdyż obwieścił to sam Stwórca tego świata. Możemy po prostu przeczytać pierwszy werset Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, 1 Mojżeszowa 1:1. Oraz werset umiejscowiony przy końcu Słowa Bożego, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi, a dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Drugi list Piotra, 3, rozdział 7 i 10, werset. W swoim słowie Bóg mówi także, że ten koniec będzie poprzedzony powrotem na ziemię Pana Jezusa Chrystusa w celu ustanowienia nowego przymierza. Pan Jezus, który przyjdzie po wierzących, 7 lat później wróci na ziemię i ustanowi nowe przymierze, które rozpocznie się w trakcie 1000-letniego Królestwa Pokoju, gdy cała ziemia będzie odnowiona. Wszyscy uratowani, zarówno umarli, jak i żywi, zostaną zabrani w pochwyceniu 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza i będą zabrani, żeby być z Panem Jezusem Chrystusem na wieczność. To przyjście 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza zakończy czas łaski. Skończy się ten limitowany czas, w którym każdy, w tym i ty, ma szansę, żeby zatroszczyć się o swoje życie wieczne, a ten moment jest coraz bliżej. Pan Jezus powiedział: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 13 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra, 3, rozdział 9, werset.